Witam serdecznie, mamy wtorek 11 maja. Bardzo piękna pogoda. Niebo bezchmurne, a tam busik jedzie, wyjeżdża z kraju przez ten most. Ja już nie, moi drodzy, ja już nie wyjeżdżam. Pokażę wam to chyba jakieś drzewo owocowe, pięknie zakwitnie, kwitnie. Nie znam się na drzewach owocowych, czy to jest jabłoń, czy co. Piękne, piękne kwiatuszki. Nie pachną zbytnio, ale piękne drzewo owocowe. Ja wyrzuciłem cienkie, bo mi zostało troszkę odpadu. Tutaj mam to, co mam tutaj, to co widać. Rower będę dawał do tego, do warsztatu rowerowego, do regulacji i na sprzedaż pójdzie rower. Rowery, wiecie co, rowery mi się podobają i chciałbym sobie zająć się po prostu tak, żeby nawet na skupach rowery skupować, dawać do warsztatu. W Cieszynie chyba z 5 warsztatów jest takich, co naprawiają rowery i tak dalej. Nowe opony i tak dalej, robić coś z nimi i na sprzedaż, nie? Także będą rowery do kupienia u mnie. A ja jestem w miejscu, gdzie kiedyś 10 zł leżało, także idę popatrzeć, może znowu jakieś będzie leżeć coś. No dzisiaj nie ma nic. Dzisiaj tu nic nie ma. Podoba się mi ten sposób, który... Nie sposób, metoda może. Dario nagrał na swoim kanale, jak chodzi z magnesem wzdłuż torów i wynajduje tam złomik. Także ten też mi chodziło to po głowie, także będę się musiał przejść. Pozdrawiam Cię, Dario, mistrz magnesu, wszystkiego dobrego, kolego. A ja lecę teraz tam, żeby filmik nie był za krótki, bo wczoraj mówiliście, że filmik za krótki, ktoś powiedział. Jadę na śmietnik jeden zobaczyć, co mi ten śmietnik tam przyniesie. A tutaj alu, ale chyba nie wyleci, co pas trzyma. No, lodówkę sobie zostawię jako kontenerek na jakieś tam silniki, śrubki. A tamte dwie pralki, to wiecie, o co chodzi, nie? No. Jadę. Pojedziemy na śmietnik, zobaczymy jeden, co? A tu sobie pospinałem, porobiłem porządek. Aha, no i dzisiejszy poranny tutaj utargowanie moje. To jest 50,94. Dokładnie 94,08. Za 117 kilo cienizny, że tak to wygląda. Od tego zaczynam dzień dzisiaj, a jak się zakończy dzień, to zobaczymy. Na razie pauza, moi drodzy, i zajedziemy tam na jeden czy dwa śmietniki popatrzeć. Nie gaszę bolida, bo tam idę. Po raz czwarty ten tekst w tym samym miejscu zastosowałem. Idę zobaczyć, czy to w ogóle warto tu było przyjechać. Chyba nie. Popatrzymy. Co tu przygotowane? Nic nie przygotowane w ogóle. Nieprzygotowani są do tego, do odcinka tutaj mieszkańcy. Takie butelki po piwie z takim zamknięciem. Nie biorę, bo ja się na piwie nie znam. Pusty strzał. Ale może by tu plastik wyrzucił trochę. Nie wiem, czy to legalne, czy nielegalne. Może jeden. Po troszkę, nie? Wszędzie. Cyk. I oto popełniłem przestępstwo. Na filmie chyba. No ale chyba dobrze, nie? Do plastiku się daje, nie? Pauza. Tam takie ładne kwiatuszki są. Idę ten nagrać, a potem wam coś pokażę, co tu się znajduje na terenie tego obiektu. Tutaj. Ale kwiatuszki najpierw, bo są takie. No jest wiosna, cieszę się wiosną. Porą radosną. Coś pięknego. Takie kwiatunie fioletowe. A my tutaj przyjechaliśmy do naszego ulubionego. Tam już widać co
Coś tam widać, coś tu widać, coś tu widać. Kucheneczka czeka na zabudowego. Tutaj się przygotowali mieszkańcy na mój przyjazd. No, fajnie. I jeszcze takie ucho. Fotel raczej. Czy coś, to bierzemy też. Fotel i szybki przegląd kontenerów. Oh yes! Oh yes! Jedno. Drugie. Tak, tutaj mieszkańcy przygotowani do lekcji. Jak najbardziej. Worek z puszkami i ze śmieciami, ale wezmę go. Potem dokonam segregacji aluminiowo-śmieciowej. Tu jeszcze szybki wgląd. Tutaj pusto. Tutaj tak sobie. Dobra, kuchenka, krzesła i tam worek z puszkami bierzemy. A jeszcze zajrzymy za winkiel. Rękawice sobie założę. Brudzą dalej. Zakaz wyrzucania gruzu do śmietnika i w jego obrębie. Obiekt monitorowany chyba przez zawodowego, jedynie kamerowany. Dobra, otwieramy burtę i rzucamy sprzęt. Pauza. I tak, kuchenka już na pasce zabezpieczona. Te krzesełka tutaj pod rowerkiem, tutaj na rowerku. Tutaj jeszcze były takie blaszki tam, nie pokazałem ich wcześniej, i takie drobiazgi. Tu. Więc śmietnik dobrze dziś wypłynął. Aha, puszki jeszcze miałem wziąć, dobrze, że sobie przypomniałem. Tamte puszki ze śmieciami, ale to my sobie pooddzielamy. Gdzie to było? Tu. Idę po chwytaka. I tak, jutro będą ogłoszenia zawodowego, więc w nich zawsze coś ciekawego. Zapraszam serdecznie na jutrzejsze. A dzisiaj chyba zakończymy, no bo muszę zająć się pracą. Jak to tu wygląda? A, to takie... Nie, tam jest... Chyba, że to ciężkie strasznie. Jest tam parę puszczak. Zostawię dla tych, co puszki zbierają. Moi drodzy, są tacy ludzie. Trzeba też o innych pomyśleć. Nie tylko o sobie. Ja nie jestem aż taki. Kosiarka spalinowa była kupiona. No, na jesień będzie tutaj na śmietniku. Więc czekam na ciebie, kosiarko. A tu? Dobra, parę puszek, nie będę walczył, rozrywał wora. Muszę zgodnie z tradycją coś zostawić, nie? Żeby było. Dobra, moi drodzy, zamykam burtę, jadę do domu. Jutro ogłoszenia zawodowego, a dzisiaj życzę wam miłego wtorku. Miłego wtorku, moi drodzy. Termometr tutaj mam na stanie w aucie. Jest 30 stopni w kabinie. Termometr ze śmietnika, nie? Jest na wyposażeniu teraz tego Fiacika. Jadę, bo żona czeka na Kasiurę. Przepraszam, ktoś tam w komentarzu wyraził, żeby Kasiurkę nie mówić. Czeka na kapitał, więc muszę zawieźć żonie kapitał. No i tyle, jakby ktoś pytał. Miłego wtorku, moi drodzy. Piękna wiosna, piękna, w końcu nastąpiła.